Witam serdecznie, nazywam się Michał Derlicki, jestem trenerem personalnym. Dzisiaj będziemy razem ćwiczyć. Mam nadzieję, że troszkę się zmęczycie. Dzisiejszy trening będzie polegał na obwodach, czyli wykonujemy sobie najpierw rozgrzeweczkę, tak zwany bieg bokserski z przyspieszeniami. Następnie będziemy męczyć brzuch. Także dzisiaj skupimy się na mięśniach brzucha, prostych i skośnych. Do treningu bardzo fajnie, gdybyście Państwo mieli jakiś timer, który odmierza Wam czas, wtedy nie będziecie musieli skupiać uwagi, która sekunda pracy, on nas poinformuje bezpośrednio. Mam nadzieję, że się zmęczycie. I co? Myślę, że możemy sobie przejść do ćwiczeń. Rozgrzeweczka. Podstawa każdego treningu. Mam nadzieję, że się rozgrzejecie i dogrzejecie. Jeżeli moje tempo jest zbyt słabe, to sobie je podnieście. Trening jest ogólnie przeznaczony dla ogółu ludzi, także nie będzie dużej intensywności. Dopasujcie je wtedy do swoich potrzeb. Pierwsze ćwiczenie. Minuta pracy w biegu bokserskim. 30 sekund przyspieszenia. Tutaj ja mam odmierzony czas. Hop, przyczepiam sobie timer. Tak, i możemy zacząć pracować. Ok, i jedziemy luźno, bieg bokserski. Rączki dochodzą do żuchwy, nóżki pracują w skipie cały czas delikatnym, odrywamy pięty. Tak jest, luźniutko, przez minutę czasu pracujemy. Tak jest. Łokcie niewysoko przyklejone. Tak jest, prostujemy łokcie przy uderzeniu. Skręcamy, rotujemy delikatnie nadgarstek. Tak jest. Pamiętaj, żeby tempo ćwiczenia było raczej stabilne. Nie robić żadnych przyspieszeń niepotrzebnych, bo mamy wszystko ustalone. Nasz czas leci. Także wszystko w tempo. Pracujemy. Nie bój się spocić. Pamiętaj. Ten czas jest właśnie po to, żeby się wymęczyć, zmęczyć, żeby trening był efektywny. Bo o to nam chodzi. Po to tu jesteśmy, abyś nie powiedział, że nie możesz i przyspieszamy. 30 sekund przyspieszenia. Jedziemy w tempie. W takim tempie jest ok. Tak jest. Tylko 30 sekund przyspieszenia. Później minuta luźnej pracy. Pamiętaj o oddechu. Mi ciężko oddychać, kiedy muszę mówić. Tak? Tak jest. Pracujemy. Tak, oddychamy ustami. Krótkie wydechy. Tak jest. I luźno. Tak jest. Wiem, że mogą Was piec barki, ale spokojnie. O to chodzi, żeby je dograć. Później będziemy męczyć brzuch. Na razie rozgrzeweczka w miejscu. Tak. Już leci druga minutka. Jeszcze trochę zostało. Nie przestawaj ćwiczyć. Cały czas w ruchu. Pracuj. Tak jest. Uderzaj. Rotuj dłonie. Łokcie przy ciele. Ręce wracają do żuchwy. Tak jest. Tak zwany bieg bokserski. Będziemy go stosować w przyszłości jako dodatek do treningu, bądź jako rozgrzeweczka, bądź jako trening, element treningu cardio, tak zwanego. Czyli jeżeli będziemy nastawiać się na zrzucanie masy, to go wtedy będziemy stosować. Na razie rozgrzeweczka. Przyspieszamy 30 sekund, tak? Pracujemy. Jeszcze. Nasz timer da nam znać, a ja dam znać tobie. Tak jest. Dawaj. 30 sekund tylko szybkiej pracy. Hop. Tak jest. Tak jest. I luźno. Super. Jeszcze trochę. Luźniutko. Tak jest. Teraz będzie trzecia minuta. Jeszcze trochę. Tak. Spojrzę na zegar. Tak jest. Leci. Chyba już czwarta. Mamy jeszcze jedno przyspieszenie
sekund luźnego zostanie nam skip biegu bokserskiego. Tak jest, cały czas uderzaj. Piekło barki, pewnie piekło, ale trzymaj, cały czas boksuj, boksuj w miejscu. Muszą boleć, jeżeli masz słabe ręce, to bolą. I przyspieszenie, tak jest, 30 sekund. Im będziesz bardziej wytrenowany, tym mniej będziesz zmęczony i więcej będziesz mógł zrobić. Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze trochę. Tak. Jeszcze. Tak. Dawaj. Dam sygnał. Jeszcze przyspieszenie. Cały czas przyspieszenie. Tak. Tak. Uderzaj. Rotuj. Tak jest. Trzymaj tempo. Tak jest. I 30 sekund luźnego uderzania. I przechodzimy do części głównej. Czyli będziemy dzisiaj męczyć nasz brzuszek. Wbrew ogólnym informacją, jeżeli chcemy schudnąć, to brzuchy nie są zbyt efektywne w tym celu, natomiast między innymi taki bieg bokserski jak najbardziej. Okay? Tak jest, jeszcze chwilę. Okay. Tak jest, czyli rozgrzeweczkę mamy za sobą. 5 minutek poszło, chyba że się pomyliłem coś. Mam nadzieję, że nie. Ustawiamy sobie timer na 50 sekund pracy, tak, i 10 sekund odpoczynku. Jeszcze raz, coś mi się tu źle przycisnęło, tak, o, 50 sekund pracy, 10 sekund odpoczynku. Wszystko jest gotowe. Ok. Zaczynamy sobie od ćwiczenia w podporze przodem, czyli bardzo podobne ćwiczenie jak w treningu wcześniej. Natomiast zmiana nóg następuje znacznie szybciej. Czyli pracujemy non-stop przez 50 sekund w tempie luźnym. Ok? Dobra. Wygląda to ćwiczenie w ten sposób. Hop, 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 hop. Tak? Następne ćwiczonko, żebyście już wiedzieli. Nóżki w górę. Hop. Dobra, w ten sposób. Nie lepiej widać. Tak? Ręce pod kupę, aby ustabilizować odcinek lędźwiowy i podnosimy nóżki w górę. Hop, spinamy brzuch w ten sposób. Hop. Jest to ćwiczenie na dolne partie mięśni brzucha. I trzecie ćwiczonko w leżeniu tyłem. Hop, na skosy, czyli podciągamy lewe kolanko do prawego łokcia, do siadu równoważnego, czyli odrywamy lędźwia od ziemi. Raz jedna, raz druga. Dobra, słuchajcie, ćwiczenia już wiemy, jakie będą wykonywane. Dlatego możemy zacząć ćwiczyć. Pamiętajcie, nie przerywamy ćwiczenia. Jeżeli jesteśmy bardzo zmęczeni, zwalniamy tempo. Ale nie przerywamy ćwiczenia. 50 sekund ustawione, 10 sekund przerwy na zmianę. Możemy zaczynać. Hop, poszło. Tak jest, ciężar na przód, czyli na barki. Cały czas pracujemy. Hop. Jak widzicie, zmiana nóg jest dużo szybsza w podskokach niż w poprzednim filmie. Napinamy mocno brzuch, żeby pracował. Tylko 50 sekund. Tak jest. Hop, 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 hop. Tak jest. Cały ciężar na barkach. Tak jest. Timer da nam znać, dlatego czekamy aż poinformuje nas. Ok, koniec ćwiczenia. Drugie ćwiczenie w leżeniu na plecach. Tak jak mówiłem, ręce pod pupę. Hop, podkładamy stabilizujący odcinek lędźwiowy. Tak i wzrost. Hop, hop, hop. Tak jest. Staramy się, aby nóżki nie szły nam za siebie i nie podrywamy ich w ten sposób, tylko w górę jak najbardziej. Tak jest. Hop. I odrywamy lędźwia. Tak jest. Pupa do góry. Tak jest. Timer da nam znać. Skupiamy się na treningu, na ćwiczeniu, a nie na mierzeniu czasu. Hop. Hop.
Hop, hop. Tak jest. Jeszcze trochę, wytrzymaj. Hop, 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 hop. Tak jest. 50 sekund minęło. Chwila rozluźnienia, rozluźniamy mięśnie brzucha. Tak, i jedziemy z kosy. Łokieć do nóżki. Pamiętajcie, do siadu równoważnie. Czyli hop, raz jedna strona, raz druga. Tempo powoli, odrywamy lędźwia od materaca. Tak jest. Hop, hop. Może być to trening dla osób, które mają już bardziej wytrzymały brzuch, bo jeszcze czekają nas dwie takie serie. Trzy. Tak jest. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Tak jest. Minutka przerwy. Przepraszam, jaka minutka? 10 sekund. Może chciałbym minutkę, nie? Albo wy byście chcieli minutkę. I jedziemy. Kolanka do klatki piersiowej. Druga seria poszła. Tak. Ja też się pocę. Mam nadzieję, że wy też. Że nie oszukujecie. Tak jest. Ćwicz, ćwicz. Nie obijaj się. Trzymaj tempo. 50 sekund tylko. Ciężar na ręce, na barki z przodu. Tak jest. I trzymaj jeszcze, jeszcze. Timer da nam znać. Oddychaj, oddychaj. Tak jest. Ok, kładziemy się na plecki. Ręce pod pupę. I nóżki w górę, tak? I jedziemy. Raz. Powolutku. Dwa. Tak jest. Trzy. Cztery. Pięć. Tak jest. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziewięć. Jedenaście. Dwanaście. W tym ćwiczeniu pracują dolne mięśnie brzucha. Tak jest. Proste kolanka wyprostuj. Tak jest. Tak jest. Ćwicz, nie przerywaj. Hop, cały czas. Ćwicz. Tylko 50 sekund. Tak jest. Hop, 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 hop. Tak. Rozluźniamy mięśnie brzucha. Tak. I jedziemy. Skosy, ręce za głowę i jedziemy. Hop, do siadu równoważnego, odkładam. Hop, do siadu równoważnego, odkładam. Tak jest. Hop. Hop. To druga seria. Czeka nas jeszcze trzecia. Tak jest. Hop. Tak jest. Hop, 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 jeszcze trochę, jeszcze trochę, odryw, lędźwie od ziemi, tak jest, hop, hop, dotykamy kolankiem do łokcia, ostatnia seria, trzecia, jak nie macie siły, to robicie, tak jak ja. Tak jest, podporze. Jedziemy od początku. Ostatnia seria. Tak jest. Nieważne, że nie macie siły. Prawdziwy trening zaczyna się wtedy, kiedy nie mamy siły. Nasza psychika to podstawa. Jak chcieć, to móc. Jest takie chińskie przysłowie. Jeśli myślisz, że możesz, to możesz. Jeśli myślisz, że nie możesz, to masz rację. Ja wiem, że mogę. Mam nadzieję, że ty też tak myślisz.
Tak. Oddychaj, tak jest. Aha, oddychamy, ćwiczę. Ręce pod pupę. Gotowi. I poszło. Hop. Tak jest. Hop. 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 Tak jest. Odrywamy. Lędzie. Spinamy brzuszek. Ostatnie dwa ćwiczenia nasze. Tak jest. Jeszcze chwilę. Tak jest. Nie przestawaj ćwiczyć. Wiem, że pali brzuch. Jeszcze będzie palił przez to ćwiczenie i przez następne. Tak jest. Tak jest. Jak widzisz, nie tylko ty się męczysz. Rozluźniamy. Tak. I jedziemy ostatnie ćwiczenie w naszym obwodzie, czyli skosy. Pamiętaj o pozycji równoważnej. Poszło. Hop. Odrywamy lędzia. Hop. Dotykamy łokciem do kolanka. Hop, na skos. Tak jest. Aha. Tak jest. Hop. Tak. Hop. Hop. Jeszcze trochę. Tak jest. Hop. Jeszcze trochę. Hop. Dawaj, dawaj. Nie przestawaj ćwiczyć. Jeszcze trochę. Tak. Hop. Jeszcze trochę zostało. Hop. 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 Tak jest. Okej. Zrobione. Dzisiejszy trening był na mięśnie brzucha. Proste, skośne. Mam nadzieję, do zobaczenia następnego razu i równie dobrze będziemy efektywnie ćwiczyć. Dzięki.